jeżeli chodzi o akwakulturę, bo to jest ta gałąź produkcji zwierzęcej, chowu i hodowli zwierząt, którą reprezentuję, to jest to w tej chwili przyszłość, jeżeli chodzi o możliwość produkcji białka w postaci rybiego, tego, które będziemy spożywać. Ponieważ populacje dzikie, populacje w morzach, w oceanach są przełowione do granic wręcz zagrożenia niektórych populacji i przyszłością z całą pewnością przy rosnącej populacji ryb i rosnącym spożyciu ryb, przyszłością z całą pewnością jest rozwój akwakultury, czyli chowu i hodowli organizmów wodnych przeznaczonych do konsumpcji właśnie w warunkach kontrolowanych przez człowieka, chociażby w stawach takich, jakich jesteśmy tutaj w rybackim zakładzie doświadczalnym, Żabieńcu, w typowych, tradycyjnych, ziemnych stawach karpiowych. Ocena kondycji akwakultury pod względem, no właśnie zależy, jakbyśmy na to spojrzeli. Pod względem ekonomicznym to należy spojrzeć na dwa różne sektory, bo akwakultura polska stoi na dwóch gatunkach, na pstrągu i na karpiu. Hodowla pstrąga jest opłacalnym, może już nie bardzo opłacalnym, ale ciągle opłacalnym przedsięwzięciem. Natomiast hodowla karpi jest przedsięwzięciem mniej opłacalnym w tej chwili, chociażby ze względu na to, że ponosimy bardzo duże koszty tak zwane środowiskowe. W tle za mną, czy też tutaj dookoła nas, przepiękne widoki przyrody. Natomiast ta przyroda również jest dla nas troszeczkę uciążliwą. Nie twierdzę, że będziemy, że walczymy z nią, absolutnie nie. Natomiast to jednak są dodatkowe koszty, które przekładają się na późniejszą cenę, jeżeli chodzi o hodowane przez nas ryby, hodowane przez nas karpie. Stąd moja ocena taka troszeczkę mało optymistyczna, jeżeli chodzi o karpiarstwo, w formie takiej, jakie ono jest ukształtowane, jakie ono jest na chwilę obecną, czy też było, bo zmienia się w tej chwili, bardzo szybko się zmienia, ponieważ już to jest nie tylko chów ryb, karpi przeznaczonych bezpośrednio na sprzedaż w postaci żywej, ale to jest szereg innych działań, takich około produkcyjnych, czyli to jest chów dodatkowych gatunków, dużo bardziej atrakcyjnych rynkowo. To są również możliwości otwierania łowisk, małej gastronomii, ruchu turystycznego. To wszystko w tej chwili angażowane jest na stawach karpiowych po to, żeby właśnie tę ekonomiczną sytuację gospodarstw poprawić. Z całą pewnością, jeżeli chodzi o akwakulturę, to będzie rozwój i technologii wysoce intensywnych, tak zwanych systemów RAS, RAS, czyli Recirculated Aquaculture Systems. To są, obrazowo mówiąc, tak żeby przybliżyć sytuację, to jest hodowla chów, hodowla ryb. Jak to mój kolega mówi, to jest tak, jakbyśmy kurczaki robili w wodzie. Czyli chów bardzo intensywny przy zaangażowaniu bardzo wysokiej technologii, ale przy rzeczywiście wręcz minimalnym zużyciu wody. Ryby pod tym względem są powielokroć oszczędniejsze. Hodowla ryb jest powielokroć oszczędniejsza, jeżeli chodzi o zużycie wody i zużycie paszy, aniżeli hodowla jakichkolwiek innych, produkcja jakiegokolwiek innego białka zwierzęcego. Więc z całą pewnością tego typu działania, czyli właśnie te systemy recyrkulowane pod dachem w warunkach pełni kontrolowanych, z całą pewnością stanowią przyszłość i to się w tej chwili w Polsce już dzieje. Tego typu systemy hodowle powstają. Z całą pewnością rozwijać się będzie tradycyjne, nazwijmy to już, pstrągarstwo, bo ma około 100 lat tradycji na ziemiach polskich, czyli można już chyba powiedzieć, że to jest tradycyjna metoda produkcji. Pstrągarstwo, ale też w nowoczesnych bardzo warunkach, czyli w stawach już nieziemnych, takich jak to było jeszcze 20 lat temu, tylko to są zbiorniki, również z recyrkulowaną, zawracaną wodą, oparte w całości żywienie na paszach pełnoporcjowych, o minimalnym, naprawdę minimalnym obciążeniu dla środowiska, właśnie ze względu na doskonalenie technik produkcji, technik żywienia i pasz. I z całą pewnością jestem przekonany, że przynajmniej chcę wierzyć, pozostanie również w grze ta najbardziej tradycyjna forma akwakultury, czyli tradycyjna gospodarka karpiowa, która ma prawie 1000 lat tradycji, która troszeczkę właśnie przeżywa w tej chwili zapaść z tego względu, że karp troszeczkę jest w niełasce, tak bym to nazwał. Ale wynika to w dużej mierze z negatywnego PR-u i troszeczkę braku reklamy tego gatunku i braku informacji takiej ogólnej podawanej przez hodowców ryb, przez hodowców karpi. Bo to jest ryba o doskonałej jakości mięsa.
przy czym ona musi być podana w innej formule aniżeli w tej chwili, czyli nie ryba żywa, tylko ryba wysoce przetworzona, w sensie takim, że świeża, gotowa do tego, żeby z niej przyrządzić jakieś gotowe danie, przyrządzona, jeszcze przygotowana na etapie przetwórstwa w ten sposób, żeby to była ryba bezostna, i to już również się dzieje. Także te zmiany ewolucyjne powolutku one przechodzą, następują w przypadku gospodarstw karpiowych, natomiast jeżeli chodzi o gospodarstwa pstrągowe i systemy RAS, to tam się odbywają rewolucje. To jest rzeczywiście rewolucja i to jest doskonalenie technologii produkcji i są to gatunki te z wysoko intensywnej akwakultury. To są gatunki gatunki perspektywiczne, czyli właściwie gatunki takie, co do których właściwie nie widać końca, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, bo pstrąg tęczowy, jesiotr, sum, okoń, sandacz, to są ryby, których rynek jest praktycznie nie do zaspokojenia w tej chwili. I ten rynek z całą pewnością będzie się rozwijał. I chcę wierzyć również, że tradycyjna gospodarka właśnie dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają również chów w tych perspektywicznych gatunkach, w mniejszej skali, ale jednak w gospodarstwach karpiowych, że również i to będzie się działo w gospodarstwach karpiowych. Przy okazji chciałbym Państwa zaprosić do oglądania materiałów, które powstały na bieżącym kongresie zootechnicznym, na którym akwakultura stanowiła bardzo poważną część, ponieważ nie da się ukryć, że akwakultura jest oparta na wodzie. Jeszcze nie wymyśliliśmy metody, żeby ryby bez wody hodować. Stąd właśnie znaczna część tematyki tegorocznego kongresu. I to bardzo nas cieszy, hodowców ryb, że właśnie akwakulturze poświęcono tak dużo uwagi. I chcę również Państwa zaprosić na kolejne kongresy zootechniczne, ponieważ z całą pewnością chów i hodowla zwierząt, nie tylko ryb, to jest rzecz bardzo istotna, bardzo ważna, wywołująca sporo kontrowersji, natomiast z całą pewnością jest o czym rozmawiać i to musi mieć miejsce, wymiana poglądów i ucieranie stanowisk, a właśnie nie takie rewolucyjne zwalczanie jakichś tam idei.